jakiś kowal tak kiedyś się robił. Ciekawe. Witam. Wiecie co, słuchajcie, wydaje mi się, że pompka znowu przestała działać. Poprzednim razem jak nie działała, to był taki lekko inny dźwięk. Teraz też chyba nie działa, właśnie zamierzam to sprawdzić, bo to czułem coś w sobie i usłyszałem właśnie ten taki dziwny dźwięk. Więc wydaje mi się, że trochę za mało oleju jest na zębach, ono wtedy inaczej hałasuje trochę maszynka. Wydaje mi się, że to, muszę to rozebrać i sprawdzić. Zapraszam. No, niestety pompka nie działa. Sprawdzę jeszcze na drugim biegu. No, niestety też nic. Tutaj jest pompka. To koło zębate i ta krzywka tutaj napędza pompkę. Postaram się to rozebrać. Tu mam jakąś dziwną śrubę. Ciekaw jestem, czy to jest oryginalne, czy nie. Wygląda, jakby trzymała wałek, na którym jest to koło zębate. To chyba trzyma pompkę. Silną sprężynkę ma ta pompka. Teraz jak ją wyjąć? Chyba muszę to wybić, bo to kółko tutaj śrubę ma z tej strony zmasakrowane. Jakiś kowal tak kiedyś się robił. No jest masakra. I wtedy pompka powinna wyjść do góry. Nic tu nie odpadnie. No jest i pompka. Wygląda całkiem spoko. To chyba jest jakaś przeróbka. Podejrzewam, że ktoś to dorobi w pewnym momencie, bo no jak widzicie, z tej strony to raczej nie zejdzie. Jakiś kowal potraktował tą śrubę śrubokrętem, przecinakiem, wszystkim co miał pod ręką. I w tą stronę to raczej jest niedomontowalne. Ale tutaj nie jest, a widać, że ta zębatka, to koło zębate było kiedyś naprawiane. Chyba w ten sposób, że ktoś to zrobił od nowa. Jest delikatny owal. Tutaj widać, że z tej strony jest łożysko bliżej krawędzi niż z tej strony, więc to tworzy tą siłę pompującą. A tak wygląda pompka. Kurczę, no bardzo proste to. Tu tak jakby jest coś wytarte. Wygląda jak wytarte. I może przez to chodzi płyce i nie pompuje. Zapodam jej napęd palcowy i zobaczę, czy działa. No wiecie co, chyba jednak nie działa. Nawet palcówka jej nie pomogła. Tu taki sobie właśnie filterek oleju. Całkiem sprytny. I śruba. O, słuchajcie, zobaczcie. Tak, nie tak. Coś tu się odetkało. Może ona jest po prostu tam zasypiała. Rozbiorę tutaj tą. To jest jedyna rzecz rozbierana chyba tutaj. To wszystko jest tutaj polutowane. Lutospawanie tak zwane. Dobra, na stół z tym i rozbieramy. Bardzo, ale to bardzo prosta konstrukcja. Proste siteczko. Tutaj jeszcze jakaś śrubka. Ciekawe jestem, od czego ona jest. I to wszystko. Pytanie tylko, na jakiej zasadzie to tłoczy, bo to... Słuchajcie, wydaje mi się, że ktoś już tutaj raz to napawał. Albo to może było tak oryginalnie, bo tutaj
jest jakby napawane. Tutaj nie ma nic. Powiem szczerze, nie wiem na jakiej zasadzie to ma tłoczyć. A. Słuchajcie. Na tej głębokości tutaj jest kanalik. Jest otwór w tą stronę. Podejrzewam, że dochodzi dotąd. Jak to działa? Tylko jeden? No jeden otwór. Jak to ma niby pompować? Coś musi być jeszcze tutaj, bo... To jest jakiś rodzaj zaworka. Ciekawe. To jest tak prosta konstrukcja, że nawet nie wiem jak to rozebrać. Ten tłoczek tworzy raz ciśnienie, raz podciśnienie. Tam jest tylko jeden otwór, więc tu musi być, i słyszę ją jak dmucham, czasem się blokuje, czasem nie. Tu musi być jakiś zawór. Tylko powiem wam szczerze, wykręciłem tam śrubę. Myślałem, że do czegoś się dostanę, ale tam nic nie ma. Nie ma ani żadnej kuleczki, nie widzę żadnego zaworu. Natomiast wydaje mi się, że tu są dwa bolce, które w jakiś sposób trzymają te dwie części razem. Więc może jak je wyciągnę, to będę w stanie zobaczyć, co się tam dzieje w środku. Bo nic innego tutaj nie ma. Posłuchajcie. Teraz ten mechanizm jakby przestał działać. Wiecie co, podjąłem decyzję, że to tylko poprzedmuchuję sprężonym powietrzem i zamontuję jeszcze raz i sprawdzę, czy działa. Boję się, że jak to rozbiorę, to już tego nie złożę. Więc może spróbuję najpierw, przedmuchałem to, oczyściłem jak się tylko dało. Spróbuję to zamontować, jeżeli zadziała, no to ja jestem szczęśliwy, jeżeli nie, no cóż, będę musiał w takim razie rozebrać to dalej. Taka to prosta konstrukcja, że naprawdę nie ma co się tu zepsuć. Wiecie co? Jak ja kupiłem tą tokarkę, to ona tu miała sucho. Takie mam dziwne wrażenie, że ta pompka jest zapowietrzona. I dlatego przez chwilę działała, a później nie. Naładuję jej tutaj oliwy. Może tędy. O, już nie chcę dalej przyjmować, żeby mi tylko to tam nie wpadło gdzieś głęboko. Widzicie? Idzie kropla za każdym razem, kiedy naciskam. I to jest maks, co ta pompka jest w stanie z siebie dać. Jeszcze dobiję jej raz olejem. I tak to powinno wyglądać, a u mnie była dupa straszna. Dobra, składam to teraz. Dobra, słuchajcie. Pompkę sobie przytrzymałem tak śrubokrętem. Ona tu, widzicie, jak ładnie teraz pompuje? Idzie ładna kropla, czyli ona była zapowietrzona. Żeby ją odpowietrzyć, najlepiej ściągnąć to koło zębate. Wyjąć tłoczek, napchać tam oleju. Napchać tędy oleju jakąś strzykawką albo taką obadziwiastą olejownicą, nawet jak ja mam, i wtedy proszę zobaczyć, no jak ładnie to idzie. Ciach, kropelka, 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 i tak mniej więcej ona chodzi, kropelka. Więcej z niej nie uzyskacie, kropelka. Zaczynam rozumieć, czemu ta śruba jest tutaj tak poobijana. A ja wezmę plastikowy motek i to delikatnie tam.
To głębiej już nie powinno wchodzić. Musi się ładnie zazębiać z tą zębatką. Teraz ładnie się zazębia. Dobra, myślę, że można spróbować. Później zablokuję to tą śrubą. No jak ładnie. Wcześniej takie smarowanie to ona miała w szczytowym momencie na najwyższym biegu, naprawdę. Sprawdzimy jak chodzi na drugim biegu. No i pięknie, widać, że działa. Nawet na najniższym biegu ładnie idzie kropla. Super! Ona była zapowietrzona, słuchajcie. Ja dostałem tą tokarkę jak była suchutka, a wcześniej no widocznie gdzieś był jakiś duży pęcherz powietrza i ona z takimi malutkimi ruchami, bo naprawdę ona raptem o tyle się porusza ten tłoczek. Jak ma duży pęcherz powietrza, to ma problem, żeby to przepchać. Więc podejrzewam, że jak za długo stoi sucha, to podejrzewam, że po prostu tam się tworzy bańka powietrzna i ona nie jest w stanie tego wypompować, bo z taką amplitudą to, umówmy się, to ona ma sprawność naprawdę malutką. Jak widzieliście, tu leci tylko kropla. Więc zdjąć kółeczko, zdjąć tłoczek, załadować ją na maksa olejem, załadować rurkę tędy na maksa i działa. I pięknie działa, bardzo prosta konstrukcja i trwała. Słuchajcie, no warto dbać o sprzęt, teraz przynajmniej będzie fajnie długo służył. No udało się, nie trzeba było nic naprawiać, w sensie tylko trzeba było odpowietrzyć. Pokazałem wam jak to zrobić, teraz możecie sobie w swoich tokareczkach TSB20 też tak zrobić. Jeżeli macie jakiś problem ze smarowaniem, no to najpierw sprawdźcie to, bo tak naprawdę tam w tej pompce nie ma co się zepsuć. Ona jest taka debilowo odporna, po prostu projekt prosty na maksa, naprawdę fajnie. Fajnie uproszony. Po prostu ktoś to wymyślił prosto i naprawdę to działa. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Mam nadzieję, że wam się podobało. Lajkujcie, subskrybujcie. Co jakiś czas będę wrzucał właśnie jakieś newsy z tokareczki TSB20, bo coraz więcej osób chce sobie takiej kupić. A bardzo mało jest o nich informacji. DTR-ka jest fajna, ale no nie ma wszystkiego, więc jak będę coś tutaj przy niej robił, to postaram się zawsze dla was coś nagrać i wam pokazać co i jak. No miłego, hej, dzięki.